Czy nie w związku z tym na przykład nie ominie ich awans, podwyżka, tego typu rzeczy? Tak? Jedną z takich metod przyciągania ludzi do biura, którą znam z jednej z warszawskich spółek latem, było to, że w biurze po prostu jest klimatyzacja. Rzeczywiście spory odsetek powiedział, że jest okej z tym, że zachowam sobie swoje flexibility, ale na przykład 20% mniej będę zarabiać. Odejdą ci, którzy po prostu definitywnie nie chcą po prostu w ten sposób pracować. Tych nazwisk polskich się przewija, nawet na tym dokumencie, o którym mówię, też jest jakieś polskie nazwisko, więc może jacyś Polacy sobie też gadają. CEO NVIDIA mówił, że właśnie ten nowy chip to w ogóle będzie super optymalny pod inferencję, więc kupujcie na pewno. No i teraz Mateusz Morawiecki odniósł się do tej informacji tak, że to jest po prostu tutaj nasza wina, wina obecnych rządów, że rządy się chwaliły, że będzie Intel i Intel się wycofał. Po co wydawać miliardy dolarów w Niemczech i w Polsce, jak rząd mi zapłaci za po prostu zbudowanie fabryki w Stanach. Ekonomia w Stanach Zjednoczonych jest fundamentalnie silna, inflacja w końcu jest pod kontrolą i stan zatrudnienia jest stabilny. Jeżeli ich rolą jest utrzymanie, żeby wszystko było ok, no bo to jest rola Fedu, tych ekonomicznych wskaźników i one są ok, to czemu do cholery w ogóle cokolwiek zmienia? Jest wyraźnie w Polsce luka finansowania dla spółek, które nie idą ścieżką VC. Witamy w 49. odcinku podcastu Rumble. Ja nazywam się Andrzej Lipka, ze mną jest Tomek Karmowski, Kasia Kazior i Luke Deka. Dzisiaj, jako pewnie jeden z niewielu podcastów w Polsce i takich, co jest na bieżąco, nie będziemy rozmawiać o powodzi, bo nie znamy się na tym, ale myślę, że warto podkreślić to, że jeśli jest jakikolwiek sposób, w jaki możecie pomóc, czy to jak mój kolega mieszkający w Oławie wożąc swoim kombi worki z piaskiem, czy po prostu zrzutkami na różnych portalach, według nas warto. Sytuacja na pewno nie jest tam łatwa i nie można tym ludziom zazdrościć, jakby mają ciężko. Ja byłem w Kłodzku tego lata i naprawdę fajne miasto i obejrzenie tych zdjęć, filmów, jak po prostu jest zalane, no boli. Natomiast przechodząc do naszych tematów, mamy duży temat. Amazon wrzucił Return to Office Policy. Jest to temat, który podrzucił nam jeden z naszych stałych słuchaczy i znajomy Mariusz. Także dzięki, Mariusz. Myślę, że jeśli chcecie w ogóle wrzucać tematy, to śmiało to róbcie w komentarzach na przykład na YouTubie. I teraz tak, czemu to jest istotne? No, Amazon jest drugim największym pracodawcą w Stanach po Walmarcie, ma 1,5 miliona pracowników. Dotąd miał policy 3 dni w tygodniu w office. I o co chodzi? Tak naprawdę Andy Jassy, czyli CEO, ogłosił to w takim liście do wszystkich pracowników. Podlinkujemy go. W skrócie powiedział po prostu, że jest powrót do biur. Oczywiście bardzo ładnie jest napisany ten list i tłumaczący i trochę o tym powiem za chwilę, jak ja o tym myślę. No ale jest powrót na 5 dni do biur, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że firmy mają dzisiaj jedną z trzech polityk. Remote first, czyli nie mają biur lub mają biura i pozwalają na tą pracę, ale nie wymuszają żadnych reguł. Hybrid, czyli na przykład tak jak Amazon wcześniej mówią, że 3 dni w tygodniu, na przykład konkretne, musicie być w tym biurze. I tu znowu jest pytanie, o którym biurze, czy najbliższym was, czy tym, który zespół, to też jest dosyć istotne. No i ostatni jest taki, który jest office first i tutaj oprócz Twittera Amazon jest tak naprawdę jedynym teraz już z tych big techów firm, który ma taką policy w tej chwili office first. No i oprócz tego było dosyć ciekawe, że on tam napisał, że chcą też zmniejszać procent menadżerów do tak zwanych individual contributors, czyli takich pracowników, mówiąc brzydko, szeregowych, ale tak naprawdę tych, co robią najwięcej roboty, o 15% do końca Q1 pierwszego kwartału przyszłego roku. I to było w tej samej wiadomości, to o tym jakoś mniej się mówi. Ja jakby zarządzając Predicą też obserwowałem i mieliśmy to przejście przez COVID. My tak naprawdę mieliśmy politykę
przed COVID-em w ogóle o niej nie mówiliśmy. Jak ktoś chciał, to pracował zdalnie, ktoś chciał, to przychodził do biura, ale dużo ludzi przychodziło. No i oczywiście po COVID-zie to się zmieniło. My nadal mieliśmy taką politykę typu flexible zupełnie, ale no na pewno można jakby to, co uzasadniał NDIS i produktywność, zacieśnianie więzów itp., to oczywiście jest prawda. Natomiast można spojrzeć też na drugie trochę takie dno i tutaj John McBride, na przykład były pracownik AWS-a, pisał o tym na Twitterze, co też podlinkuję, że ogólnie jest to też sposób na cięcie kosztów. Czemu? No bo jeśli się taką politykę wdroży, to część pracowników odejdzie, bo nie będzie mogła sobie na to pozwolić, tak? Albo nie będzie chciała, bo ma inne opcje. No i to jest jeden z powodów. Drugi, też taki ekonomiczny, może być taki, że pracownicy po prostu, znaczy w sensie te firmy, czyli na przykład Amazon, dostaje bardzo duże subsydy i tak zwane zwolnienia podatkowe w miastach, gdzie otwiera biura i je utrzymuje. Czyli oni idąc bardziej w remote, no nie mają tego. Także tu łączą sobie takie różne rzeczy, które ja bym raczej sklejał z ekonomią skali w przypadku Amazona. Pamiętajmy, 1,5 miliona pracowników. To w ogóle i ten wzrost zresztą w te ostatnie parę lat był kolosalny. Oni oczywiście zwolnili wcześniej około 30 tysięcy pracowników, ale nadal no, te liczby to są po prostu ogromne. I to jest pierwsza rzecz. Druga, oni na pewno też chcą zmniejszać swój headcount, bo naprawdę urośli bardzo i to nie tylko w pracowników, ale też w centra dystrybucyjne. Ja mam jeszcze taki, tutaj mogę pokazać wam taki dosyć ciekawy wykres, jak to wygląda w ogóle w innych firmach. Już pokazuję, bo mówiliśmy o tym, że Twitter właśnie jest taki, tutaj Elon znany jest z tego, że on lubi prowadzić swoje firmy w ten sposób, że jest hands-on, jest tam, widzi tych ludzi. Nie, tam tak? Było, Elon powiedział, że można pracować zdalnie po tym, jak się wypracuje 40 godzin w tygodniu w biurze, to wtedy resztę można pracować zdalnie. Czyli musisz wypracować 5 dni w biurze? Czy 5 dni w tygodniu. On powiedział, że właśnie po 40 godzinach wypracowanych w tygodniu w biurze można pracować zdalnie. Dobre, Elon style, świetne. No tak, czyli ten etat trzeba być w biurze, a resztę etatu możesz pracować zdalnie, co chyba jest w jego firmach oczekiwane. TSMC, no to firma od półprzewodników, też można by zakładać, że dość istotne jest praca w zespołach i bycie blisko. Natomiast pozostałe firmy, jak widać, w większości są w takim trybie dosyć hybrydowym i tam też był Amazon. Moim zdaniem to, co jest ciekawe, to o tym się teraz dużo powiedziało, o tym ogłoszeniu Amazona, no bo duża firma, ale tak naprawdę te firmy wprowadzają to od dosyć długiego czasu. I takim przykładem właśnie jednym z pierwszych jest Microsoft, tylko on oczywiście miał te 3 dni w tygodniu. I znowu mogę powiedzieć tak, dopóki się nie zna ludzi pracujących w tych firmach, to może być, o kurczę, to jest taka polityka, to wszyscy tak robią. Prawda jest taka, że nie, no bo ja znam ludzi w Microsoftcie, którzy mimo, że mają tą politykę, na przykład mieszkają poza Warszawą i nie są 3 dni w tygodniu w biurze, tak? Inna jest sprawa, czy nie w związku z tym na przykład nie ominie ich awans, podwyżka, tego typu rzeczy, tak? I to jest taki, bym powiedział, element tego, że nadal w biurze jest najwięcej tej polityki i zależnie od firmy ta polityka w korporacjach może temu pracownikowi coś dać. No i dlaczego też ten przykład Microsoftu jest ciekawy? Ja podlinkuję taki drugi artykuł, który mówi o tym, jak to się po tej polityce zmieniło odejścia. No i tutaj jest taki przykład wykresu. Ta grubość to jest jakby starszyzna ludzi odchodzących. Tenure to jest po angielsku. I potem dokąd odchodzili. Widać, że wraz z wprowadzeniem tej polityki to dużo więcej takich ludzi, którzy długo już byli w Microsoftie, zaczęli odchodzić i co gorsza, oni też z reguły na wyższych stanowiskach zaczęli odchodzić do konkurencji. Czyli można by też dawać taką tezę, że tam koszt ukryty tego return to office, jest taki, że też trochę ludzi z długim stażem mi odejdzie i potencjalnie do konkurencji, czyli nie tylko ich stracę, ale mogą kontrybuować do moich konkurentów. Więc te ruchy, stąd jest też taki duży, dużo się o tym rozmawia, no bo taki można by z jednej powiedzieć strony trochę bold move Amazona, ale mówię, też pod spodem może być ekonomia. No i ostatnie, co chciałem powiedzieć, to tak jakby ten remote work i te dni w biurze to jest nie wszystko, bo jak sobie zobaczycie, tu są przykłady
takich, może one nie są najaktualniejsze, ale tak jak widać tutaj, natomiast te reguły mogą bardzo się różnić, czyli na przykład Amazon wpierw wprowadził, że trzeba być 3 dni w biurze, a potem, że musisz być 3 dni w biurze twojego zespołu, czyli ja mogę mieszkać w Denver i być w biurze w Denver, ale potem ja pracuję w zespole ze Seattle, no to ja muszę wtedy się z powrotem przeprowadzić do Seattle, no bo nie będę latał, tak, codziennie, czy tam 3 dni w tygodniu. Więc bardzo różne są te polityki i różne sposoby ich wdrażania. I ja zanim tutaj wam przekażę głos, to ja mam taki kontrowersyjny też pomysł, którym nigdy nie słyszałem. A czemu by nie zróżnicować polityk pracy zdalnej, a z domu, w zależności od tego na przykład, jaką się ma sytuację domową. I my mówimy dużo, ja mówiłem o tym, że mamy małą stopę rozrodczości, fertility rate, no to czemu by nie ułatwić na przykład ludziom, którzy mają małe dzieci pod opieką i powiedzieć, wy możecie na przykład 2 dni czy 3 dni w tygodniu pracować zdalnie, a wy co nie macie, 5 dni zapraszamy. No i mówię, że to jest kontrowersyjne, bo zaraz się tu, a gdzie jest równość, to jest nierówne i niesprawiedliwe. Ale czy nie, no ktoś bierze inną odpowiedzialność, która według mnie w szerszym społeczeństwie też coś może wnosić i trochę można powiedzieć, każdy sobie rzepkę skrobie, bo firmy mają dowolność w prowadzeniu tego, aczkolwiek nie wiem, czy w Stanach nie uznaliby tego właśnie jako takie no nierówne, a w Stanach bardzo ta równość jest tam przynajmniej na papierze istotna. Więc ja jestem ciekaw waszych opinii, jak wy to robiliście u siebie, czy robicie, ty Luke masz firmę, prowadzisz, jak u ciebie to wygląda, jak wy w ogóle na to patrzycie, czy są jakieś takie dobre modele tej pracy, czy to zależy i od czego, nie wiem, jak o tym myślicie. Ja mam chyba ten model, bardziej bym powiedział remote first, ale mamy biuro rzeczywiście, czyli jest jakieś takie centrum, w którym się spotykamy, ale nie ma żadnego przymusu przychodzenia w jakieś konkretne dni, natomiast też już zacząłem zauważać, że zespoły się same też organizują trochę, czyli na przykład przychodźmy we wtorki. Przychodźmy sobie w środę, gdzie ludzie sami zaczynają widzieć wartość tego, że przychodzą. Jakby to ode mnie tak zupełnie zależało, czyli jakbym prowadził firmę w stylu autorytarnym, to bym po prostu przywrócił do biura. Nie full, bo nie wierzę w to, że jakby że taki kij to jest coś. Myślę, że w ogóle ten Amazon to jest ciekawy przykład, no bo Ilona zawsze można traktować jako takiego ekscentrycznego gościa, który no jakby kultura za... Więc u niego może tak być w tym Twitterze, ale ten Amazon może rzeczywiście popchnąć według mnie wielu CEO do takiej decyzji, że słuchajcie, Amazon wraca, my wracamy, może właśnie na 4 dni do biura. No, w sensie, że myślę, że to może być duży ruch. Ja osobiście widzę bardzo duży plus pracy jakby z perspektywy firmy pracy wewnątrz, szczególnie z perspektywy startupu, gdy wymyślasz rzeczy trochę na nowo, gdy te procesy nie są set in stone, gdzie cały czas musisz no tak jakby szukać tego takiego fitu, czy tam product market, czy właśnie proces market fitu, no to ja mam jakieś takie no, mega przykłady gdzieś przy fitu ludzi nawet. Ludzi, tak. O wiele lepiej wyczujesz, jak ktoś pracuje i czy dobrze tam w zespole działa, jak po prostu jest na miejscu, można to obserwować. Jasne. No, ja pamiętam, jak my kiedyś wprowadziliśmy coś takiego, co nazywaliśmy CS Duty, gdzie wysyłaliśmy dewelopera, była po prostu losowanie. To nie był Counter-Strike. Szedł do Customer Success, do pokoju, w którym siedział Customer Success i Support i mieli siedzieć cały dzień tam, słuchać, na co oni narzekają, co przeszkadza, żeby poczuli ten ból tego klienta, jak coś nie działa. I liczba rzeczy, które my mogliśmy tam wdrożyć w ten taki jeden mały dzień, żeby po prostu dorzucić jakąś teoretycznie małą zmianę, no to mieliśmy dosłownie 2 tygodnie temu bardzo podobny vibe, czyli przyszło 2 seniorów do biura z produktu, dziewczyna z CS-u i zaczęli coś tam gadać o takim jednym jakimś tam rzeczy, że to boli bardzo tych klientów, a kiedyś po prostu ta rzecz była już wyceniona i okazała się być trudna
że jakby skomplikowana, nie robimy tego, trochę boli, ale jakiś tam mały offset klientów. Nagle się okazało, że te dwie osoby usiadły i zrobiły POC w jeden dzień. No, w sensie, więc chodzi o to, że rzeczy, które mogą właśnie powstawać tak jakby poza procesem, to jest, no, to jest wartość, która, no, która jest mega. Jakieś relacje, które się budują. Ja jestem wielkim fanem bycia w biurze. Myślę, że jakbym zaczynał teraz coś nowego, to też bym chciał, żeby przede wszystkim na tym pierwszym etapie, to żeby po prostu się zderzały te myśli cały czas. No, w sensie, wiadomo, na początku że powiedziałeś, już, że jesteś remote first, to mimo, że masz takie inklinacje, to dlaczego, to było pierwsze zdanie, które powiedziałeś, że jesteś remote first, teraz mówisz, że jesteś dużym fanem firma pracy. Firma jest remote first. Tak, tak, no, że firma jest remote ja first. Nie jestem, to, co ja, zdecydowało ja nie o równa tym? Się firma. Co zdecydowało wiesz, ankiety o tym? Różne. Co się, no, jakby, nie jesteś gorszy od Ilona, możesz tak zrobić. Nie, nie, nie. Najwyżej z mojej perspektywy będziesz tam sam. Po prostu moja jakby teoria, jak do tego podchodzę. To, że ja mam jakieś preferencje, to, że ja czuję, że to pomaga, uważam, że kij nie działa, więc próbowałem jakimś sposobem marchewki, to o czym mówię teraz, że ludzie sami się organizują. Dla mnie to był sposób. Jakby nie, kilka razy podchodziłem do tego, żeby podpytać, jakie są preferencje. I preferencje były jasne, żeby było flexibility. I za tym poszedłem. Jasne, za tym poszedłeś. Też może zaczynając od bardziej anegdotycznych informacji, to jedną z takich metod przyciągania ludzi do biura, którą znam z jednej z warszawskich spółek latem, było to, że w biurze po prostu jest klimatyzacja, więc nagle jak się zrobiło po prostu w Warszawie super gorąco, to wszyscy zaczęli przyjeżdżać do biura, bo po prostu tam się dało wytrzymać, więc globalne ocieplenie na pewno tutaj działa w takim kierunku, współpracuje z zarządzającymi. A to, co powiedziałeś, Al, że osoby, które mają dzieci, faktycznie, żeby im ułatwić, żeby mogły być w domu, to raczej też prawdopodobnie wiele z tych osób właśnie woli pojechać do biura, żeby nie musieć być w domu. I też to jest inna obserwacja właśnie znajomego prowadzącego firmę, że to właśnie osoby z dziećmi najchętniej przyjeżdżały do biura, bo po prostu tam miały spokój i tam nie musiały się tymi dziećmi jakoś tam zajmować. Jak jest dwójka, to 2-3 w biurze każde może pouciekać. No właśnie, ale nie, właśnie o to chodzi, że w tym setupie rozumiem, że no pewnie uciekali do biura, bo zostawała albo partnerka, albo partner. Dokładnie. Tak, w sensie, że ktoś zostawał. No i tutaj rozumiem, że ten przywilej byłby dla obu rodziców. No i oczywiście jakby no, wchodzi w grę jakaś niania, tak? Ale... Tak, i później walka, kto będzie mógł jechać do biura, kto pracuje z domu, ale chciałam powiedzieć, że właśnie tutaj incentyw mógłby być odwrotny, tak, a może tak, że jedno z rodziców pracuje z Teneryfy z dzieckiem, a drugie siedzi w biurze. Natomiast ja myślę, że tak jak mieliśmy w momencie covidowym, też był taki moment dla wielu spółek, żeby w jakiś sposób obniżyć pensję, powołując się właśnie na trudne czasy, to tak samo teraz mamy taki czas, że można obniżyć znowu jakoś, nie wiem, czy standardy, czy pensje pracownikom, bo jest relatywnie trudna sytuacja. I też tak jak widzieliśmy z tego raportu w Stanach Zjednoczonych, że liczba miejsc pracy nowych jest dużo niższa i ta sytuacja na rynku pracy jest ciężka. Więc to jest idealny moment, żeby poucinać dalej ten zalegający tłuszcz. Najpierw mieliśmy taką falę zwolnień. I to jest też taki dobry moment, żeby po prostu tę pracę przywrócić do po prostu konkretnej pracy, tak, która nie jest tylko i wyłącznie jakimś tam wypoczynkiem, co w niektórych firmach naprawdę stało się taką normą z tego, co się słyszy i wiemy na przykład z wypowiedzi Erika Schmidta, która została usunięta z internetu, że gdzieś tam mu się wymknęło, że po prostu to, co się teraz dzieje w Google, że tam ludzie po prostu sobie wypoczywają zamiast pracować, sprawia, że ta firma radzi sobie coraz gorzej. Więc jest to super moment, żeby po prostu przeprowadzić takie bardziej drastyczne ruchy i nawet
tracąc jakąś część osób, bo to osoby najbardziej zadedykowane pracy, im to nie będzie przeszkadzało prawdopodobnie, że muszą przyjechać do biura i że tam a to jest na ciekawy, muszą... Ciekawy point to, co mówisz, bo też było badanie akurat w kontekście tego, że osoby, które bardzo chcą pracować remotely i sobie to cenią, przyjęłyby pay cut. Bo to, rzeczywiście spory odsetek powiedział, że jest okej z tym, że będę zachowam sobie swoje flexibility, ale na przykład 20% mniej będę zarabiać. No? I to prawdopodobnie też jest rozwiązaniem, bo to, o czym mówisz, to jest jeden sposób, ale drugi jest taki, że część firm w Stanach Zjednoczonych na przykład powiedziała, że możecie pracować z domu, ale wtedy nie ma awansu. Jakby te osoby nie są na ścieżce awansu, tylko są na ścieżce specjalisty i bardzo dużo osób też się na to zgadza. Więc jest to tak, jak linie lotnicze jakoś tam zaczęły różnicować w pewnym momencie ceny, to tak samo tutaj można gdzieś tam różnicować te warunki pracy w zależności od tego, jaką pracę ten pracownik chce wykonywać. To też jest bardzo sensowne, no bo tak naprawdę wtedy firma, robiąc jakąś taką fair dyskryminację tej pensji, ma różnych pracowników i różny poziom dedykacji tych pracowników i płaci odpowiednią kwotę za to, więc w ogóle mi się wydaje, że to jest dobry moment w gospodarce na wprowadzanie tego typu działań. No i jeszcze ostatnia kwestia jest taka, że dzięki temu, że więcej osób będzie musiało dojechać do tej pracy, w tej pracy jakoś tam, nie wiem, coś zjeść, coś tam porobić, pewnie pójdzie na jakieś zakupy, no to też jest dobry stymulant taki dla gospodarki, w szczególności dla lokalnych gospodarek. No i właśnie to Seattle, w którym jest największa z siedzib Amazona, prawdopodobnie też jakoś będzie beneficjentem tego, że więcej osób będzie po prostu chodziło po tym mieście, kupowało jedzenie, kawy i korzystało z usług. Także jakby dużo, dużo plusów tego widzę. Jeszcze też, ale nie jestem pewna, i pokazałeś jeden z tych wykresów dotyczący Microsoftu i odejść z Microsoftu. Ja to tak przeczytałam, że przed wprowadzeniem pracy zdalnej jakby był dłuższy ten tenure, czyli pracownicy, którzy byli bardziej gdzieś tam, więcej lat pracowali, zaczęli odchodzić, a potem ta kreska była cieńsza, więc tak jakby, że to młodsi pracownicy odchodzili. A na pewno, to może jakbyś to rzucił właśnie, nie do ale końca na pewno jedna pokazuję. Z różnic była taka, że przed zmianą najwięcej osób odchodziło do Illumina, czyli spółki takiej biotechnologicznej i do startupów technologicznych, czyli na pewno miejsce, w którym no, generalnie trzeba siedzieć po prostu w biurze i ta praca jest taka relatywnie cięższa i bardziej dynamiczna. Natomiast po tej zmianie no to odejścia głównie do Mety, czyli miejsca pewnie, gdzie można było więcej tej pracy zdalnej sobie zachować versus Microsoft, więc jakoś to pokazuje moim zdaniem też, w jakim mindsetzie osoby odchodziły wcześniej, a w jakim później. No i to też współgra z tym, co powiedział Andy Jassy, że on chciałby z Amazona, że on chciałby, żeby po prostu Amazon był największym globalnym startupem, czyli chciałby tam mieć taki startupowy, dynamiczny sposób pracy. No, taka zawsze była też wizja Bezosa, tak? It's always day one. Czyli nie stajemy się korporacją, mimo że jakby numery wskazują zupełnie na coś innego. Ja bym jeszcze trochę jeden punkt jednak podkreślił, bo to dla mnie praca zdalna nie równa się obijanie się. W sensie to jest po prostu, jakby ja z automatu w ogóle nie mam takiego połączenia. Myślę, że na poziomie takiej makroskali, takiej korporacji na pewno jest duży wtedy ta liczba i łatwiej się jest ukryć trochę. Więc ja na przykład nie mam tego połączenia sam personalnie. Ja gdzieś widzę wręcz po prostu jakieś minusy pracy zdalnej takie z perspektywy właśnie tej osoby, czyli sam wiem, jak było mi ciężko właśnie rozdzielać work life, tak? Czyli wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy to przeplatasz i siedzisz tak latami po prostu w domu i stamtąd pracujesz, masz połączenia ci się tworzą, nie wiem, mózgowe, że to jest moje biuro, a ono jest w moim domu i nie wiem, może jakieś negatywne masz wspomnienia, gdzie dom powinien być jakąś, nie wiem, twoją ucieczką, cokolwiek, nie? W sensie, więc ja mam takie też poczucie, że dla samego takiego zdrowia psychicznego, budowanie relacji dodatkowych, no przecież ile osób poznaje się w pracy z różnych miejsc, właśnie wyjście poza tą bańkę, ja mam poczucie, że tam jest tyle plusów, że mnie dziwi to, że właśnie trochę perspektywa osób pracujących zdalnie jest taka, że nie chcą wrócić. W sensie, ale to jest jakby taka moja perspektywa właśnie zdrowia psychicznego samego nawet, nie? Okej, moja perspektywa jest taka, jakby tutaj nie chciałbym się wypowiadać a propos
czy praca zdalna jest lepsza, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że to jest oznaka jakiejś słabości na rynku pracy i przez ostatnie od COVID-u mieliśmy rynek ewidentnie pracownika i duże firmy zabiegały mocno o talent. Teraz widać, że powoli to się odwraca i firmy mogą teraz stawiać coraz bardziej dla siebie korzystne warunki. To jest punkt pierwszy. Po drugie, wydaje mi się, że ktoś w końcu rozkminił coś bardzo, wydaje mi się, oczywistego, bo takie posunięcie po prostu to oznacza, że ileś pracowników odejdzie, więc to de facto jest zwolnienie jakiejś części pracowników, nie ogłaszając zwolnienia po prostu. Bez severance package. To jest bardzo pozytywny news ogólnie dla inwestorów, ale takie jakby ogłoszenie tam zwolnienia, tak jak mieliśmy w Intelu, no to jest negatywnie odbierane, ale jakby taki announcement Amazona to jest pozytywnie odbierane, a de facto oznacza po prostu mniejszy headcount w firmie i de facto te HR-y nie muszą same rozkminiać, kogo tam zwolnić, tylko po prostu jest taka po prostu dobra selekcja. Odejdą ci, którzy po prostu definitywnie nie chcą po prostu w ten sposób pracować. To często są też ci mniej skomitowani, nie? Bo to raz, a w ogóle znowu tam nawet było w tym liście Jasego, że jak ktoś sobie wynegocjuje lub ma wynegocjowane już, to jest okej. Okay. Ja akurat znam ludzi w Amazonie, którzy mają pracę zdalną, tak? I nie muszą być te 3 dni w tygodniu. Więc wydaje mi się, że to też jest tak, że ci top performerzy sobie poradzą albo wewnątrz firmy, no albo rzeczywiście odejdą, bo często jest taki moment, o, to najlepsi odejdą. Mówię, no niekoniecznie, tak? Niekoniecznie. Oni wynegocjują. Dokładnie, a jak nawet są tacy totalnie, że nie wykazują, to być może mają dobrego menedżera i tam on widzi, że jest top performer, to do niego przyjdzie i powie, słuchaj, no mamy tą politykę, Andy ogłosił, ale ja wiem, znam twoją sytuację, tutaj to i to, to ja ci takie coś proponuję, okej, okay? Nie? No to... Myślę, że ciekawe będzie, jakby nie, to może zobaczymy za kwartał, ile osób odejdzie przez tak, ten tak. kwartał. Tak, w Microsoftie tak. było, bo tu niestety na tym wykresie, co pokazałem, ta grubość to był ten tenure, a nie jakby ilość ludzi, więc tam nie, na tym wykresie nie było, ale więcej ludzi wtedy trochę odeszło. No i to też zawsze korelacja, a powód to też nie takie łatwe. No. Ja miałem jeszcze takie przemyślenie, no bo Gen Z, można powiedzieć, że jest takim pokoleniem, które jest Gen Zirp, czyli to jest zero pokolenie, interest. Które tak naprawdę pochodzi z czasów Zero Interest Rate Policies, czyli zaczęło wtedy tak naprawdę pracę. Zaczęło pracę w COVID-zie. Poniekąd dla wielu osób jest tak, że nawet nie wiedzą, jak wygląda praca taka w biurze. Też no, ten ZIRP się miał z tym, że była łatwo praca w jakimś startupie amerykańskim, że się skakało między pracami, gdzieś dostawało jakieś 50% podwyżki po roku. Jeszcze awanse. Na krypto się zarabiało, nie? Jeszcze dokładnie się wydawało na jakieś krypto. Ciekawe, jak w ogóle to, czy rzeczywiście tam, no te jakby tak wychowanie, bo to jest jeszcze, gdzie się ten mózg tak naprawdę dokształca do sytuacji, czy to już generacyjny nie będzie w ogóle problem? Ja miałam styczność z takimi danymi a propos tego, co mówisz, właśnie badań na temat Gen Z i ich problemów w pracy. I największym numer jeden problemem była samotność. Więc tak na dobrą sprawę to nie jest tak, że mózg biologicznie się zmienił po prostu, bo to jest inne pokolenie, tylko faktycznie umysł i człowiek i ciało potrzebuje kontaktu z ludźmi, to o czym mówiłeś wcześniej, tego właśnie społecznego aspektu. Więc tutaj jest też bardzo duży taki koszt społeczny, że z jednej strony
faktycznie te osoby się nauczyły, że one nie muszą wychodzić z domu i to jest duża wygoda i ubranie się i wyjście i jechanie gdzieś, to jest duży wysiłek i jest dużo wygodniej być z kotem czy z psem w domu i go poprzytulać, ale długoterminowo tworzy się bardzo duży koszt, taki po prostu nawiz tej potrzeby bycia z ludźmi, więc tak na dobrą sprawę człowiek potrzebuje tego wysiłku, potrzebuje tego, żeby mu ta dopamina w końcu się wydzieliła, jak on coś osiągnie, coś zrobi, zmęczy się i osiągnie. Tylko to jest trudne i nieprzyjemne, tak jak praca na siłowni, więc wydaje mi się, że poniekąd też to jest taki duży plus. Ciekawe, jak w ogóle jeszcze przed COVID-em wyglądało tak, że w sensie po prostu małżeństwa, które się tworzyły poznając w pracy. Że co na teraz to... jakby na Slacku nie. się poznajesz z kimś i... Nie, no teraz ja o tym mówiłem już tutaj raz na podzie, ale to powtórzę, bo przy tym temacie... Uważam, że właśnie ten taki tryb pracy zdalnej dla właśnie tego młodego pokolenia jest najtrudniejszy. A z powodu tego, że no, praca była zawsze takim dużym miejscem i dużym... Były jakieś statystyki, to nie wiem, czy to było 40 czy 50%, no po prostu marzeń poznawało się w pracy. I dzisiaj, no to jest na Tinderach tego świata, no i tym podobnych aplikacjach, więc online się poznaje taki procent i to się zmieniło w ciągu pewnie dekady. Natomiast drugi element jest też taki, że ludzie nie trudniej im sobie wyrobić takie interpersonalne umiejętności i właśnie też to, co powiedziałaś, Kasia, żeby się trochę postresować tym spotkaniem, nie wiem, z szefem, z klientem bezpośrednio, bo co innego, jak jestem przez kamerką, coś się źle zadzieje, mogę wyłączyć, mogę powiedzieć, coś mi zrywa, a tam po prostu jesteś jakby fizycznie w tej samej przestrzeni, musisz się ubrać, musisz się prezentować, komunikować w ogóle nie tylko głosem, ale całym ciałem. I tych umiejętności ludzie wtedy młodzi jakby mają gorsze, mniejsze szanse nabycia. I uważam, że to jest dla nich strata. Także z tego powodu uważam, że też właśnie drugim takim imperatywem, jakbym miał swoją firmę i mógł rządzić jak ten, powiedział, jak jesteś internem, juniorem, po prostu masz większe wymogi przychodzenia do biura i tyle. I oczywiście też trzeba zapewnić, że i starsi ludzie tam będą, żeby oni mieli od kogo się uczyć, a nie, że siedzą sami juniorzy, bo muszą, co by było bez sensu. Też tak myślę, że tutaj jest jeszcze takie pytanie, czy praca zdalna versus praca z biura, która z nich jest bardziej efektywna, tak na dobrą sprawę. I myślę, że jest strasznie trudno w ogóle też udzielić odpowiedzi na to pytanie. I tak jak można to zmierzyć w wypadku takich prac, które mają prosty output i na przykład też praca programistów w dużym stopniu jest taką pracą, która jest łatwo mierzalna, jest bardzo dużo narzędzi do tego, można sprawdzać ile tych commitów, ile tego kodu zostało skomitowanego, więc to jest relatywnie łatwe do zmierzenia i tutaj faktycznie dosyć często pewnie okazywałoby się, że faktycznie ta praca z domu w ogóle nie jest w żaden sposób gorsza albo być może lepsza tam, gdzie jest relatywnie łatwo zmierzyć te efekty pracy, czyli powiedzmy nawet na call center, nie wiem, liczba odebranych telefonów, prawdopodobnie no, można to łatwo zmierzyć i tutaj nie ma powodów, żeby ona była inna. Natomiast w takich pracach bardziej już koncepcyjnych, to po prostu nie ma nawet jak tego zmierzyć, więc podejrzewam, że jest bardzo ciężko, tak na dobrą sprawę, odpowiedzieć na to pytanie, która z tych prac jest lepsza, poza takimi łatwymi ja mam do zmierzenia pracami. Ja mam taką intuicję, że gdziekolwiek jest teamwork, to lepiej jest być razem. W sensie, i to też jest kwestia, że są zadania takie programistyczne, w sensie w mojej ocenie programowanie to jest 10% to jest pisanie kodu, 90% to jest koncept, więc też jakby mierzenie tego właśnie, nie wiem, powiedzmy liczbą tych commitów czy długością, tam wielkością repo, to też nie, bym tego nie mierzył, bo to 90% może być przyspieszone dlatego, że jest szybsza interakcja między ludźmi, nie? Ale jak już później przychodzi do kodzenia, to najlepiej założyć słuchawki, nie mieć nikogo dookoła i pisać rzeczywiście ten kod, więc po prostu elementy twojej pracy, które wymagają teamworku gdzieś, mam wrażenie, że po prostu prawie 100% to będzie lepiej to zrobić z biura. Tak, to dokładnie, żeby to nie upraszać tego, jakby praca programisty nie polega tylko i wyłącznie na pisaniu kodu, ale mówię o samym jakby pisaniu już kodu, implementacji czegoś, co wiadomo, co jest do zrobienia. Jak gdzieś tam ktoś ma w Jirze po prostu, co ma, jakie zadanie ma zrealizować, to się łatwo mierzy, ale wcześniej trzeba przegadać i ustalić w jakiś sposób tak koncepcyjnie coś wdrożyć. No, ciekawe. No i ja myślę, że to, czego pewnie poruszyliśmy, a taki ostatni, no to jest to, że jest to jakiś tam kompromis pomiędzy dostępnością do ludzi a jakby lokalizacją. I to też nie jest takie łatwe, no bo ze skalą ma się więcej biur,
więc więcej biur można być, ale też ze skalą zespoły się robią bardziej międzynarodowe. I potem można mieć zespół ludzi z wielu krajów i ma to swoje dodatkowe benefity, no a wtedy trudno oczekiwać, że wszyscy ludzie z tych krajów się przeprowadzą do jednego. I moim zdaniem kiedyś tak było w dużej mierze i na przykład tak, bo zresztą ja pamiętam to, w Microsoftie jak pracowałem, Redmond był po prostu takim totalnym ściągaczem największych mózgów i talentów. I miało to swoje plusy, oni po prostu szybko się rozwijali, bo właśnie tak jak mówisz, Luke, ta praca była na miejscu. No ale mówiąc właśnie o firmach technologicznych on the bleeding edge, mamy OpenAI i OpenAI wypuścił nowy model, GPT-01, już te pomysły na nazwy mnie coraz bardziej zastanawiają, co skąd, ale ten model rzekomo ma myśleć dłużej, tak, na pewno myśli dłużej, ale też mieć bardziej wnioski zbliżone do ludzkiej inteligencji, takiego racjonalnego, dłuższego myślenia, więc nie wiem, Luke, ty pewnie miałeś okazję się tym trochę pobawić, jakieś pierwsze wrażenia twoje z tego? Tak. Strawberry is here. To jakby to, co mówiliśmy. Mamy truskaweczkę. Tydzień temu był oficjalny release i tak jak powiedziałeś, cały koncept, już abstrahując od tego, jakie tam są później już wyniki i tak dalej, jest o tym, żeby model pomyślał, zanim coś odpowie. I to jest w ogóle tak jakby, myślę, że sam model, przynajmniej jakby moja na razie taka ocena jest taka, że nie powalił mnie jakoś wielce na łopatki, to nie jest jakoś taki gigantyczny skok, ale to, co mi się na pewno spodobało, to, że OpenAI naprawdę słucha swoich userów. To był wątek tego myślenia powoli, to był wątek, który się pojawiał właściwie od początku, że jest ten taki model system one thinking i system two thinking od Kahnemana, thinking fast and slow. I że te modele wszystkie to były te thinking fast, a czasem są zadania, które potrzebują takiego bardziej przeanalizowania, trochę jakby take your time. Ja to hakowałem wcześniej w modelach. Tam wam opowiadałem o tym, że jak piszę ja jakieś programy i kod, to zawsze pierwszym moim pytaniem jest to, żeby mi powiedział, jaki ma plan na to, zanim zacznie pisać ten kod. I ja najpierw weryfikowałem sobie ten plan, poprawiałem ten plan i wtedy dopiero mówiłem, dobra, to teraz napisz go do tego pierwszego punktu. Czyli jakby ja go gdzieś prowadziłem za rączkę, a teraz teoretycznie mógłby to robić. A drugim takim elementem, który mówi o tym, że oni naprawdę słuchają usera, jest to, że w jaki sposób wypuścili ten model. Czyli wypuścili ten model nie tak jak ostatnio prezentacją Apple'owską, Google'owską i coming this fall i wciąż nie możemy używać tego voice'a, tylko po prostu powiedzieli na Twitterze, ej, jest nowa wersja, jak płacicie, to macie tam 50 requestów tygodniowo. Więc jakby, i to są jakieś takie zarzuty, które rzeczywiście oni mieli. I teraz co w tym modelu rzeczywiście jest? Jakby mamy te rate limity, to co powiedziałem, on myśli wolniej, przez co jest dobry w zadaniach, które takiego myślenia właśnie potrzebują, czyli jakaś fizyka, matma, kodowanie tak naprawdę. Tutaj chwalą się tym, że na Olimpiadzie matematycznej GPT-4O, czyli ten jakby najlepszy model myślący szybko, miał tylko 13% umiał rozwiązać, ten umie 83%. Więc generalnie model, który ma myśleć wolniej i trochę jakby w akcji, jak to wygląda. Pokazywałem wam case na tym przykładzie Bobiego, który stoi i tam wychodzi Japonia na sam koniec, ale stwierdziłem, że może to jest zagadka, która gdzieś była w internecie i on tak naprawdę hakuje trochę to myślenie, więc przerobiłem tę zagadkę na swoją wersję tej zagadki z rzeczami, które rzeczywiście pochodzą ode mnie jakoś z głowy i widzimy, że on myślał sobie 103 sekundy, zanim dał odpowiedź. I możemy przeczytać sobie w ogóle cały proces myślowy. Tak, w sensie, że on jakby przechodzi między tymi muzeami, myśli sobie, czy to może będzie Mona Lisa, czy tutaj może jakiś Madryt, czy tutaj Uffizi, tak? I jakby jest proces myślowy i on na koniec rzeczywiście
dopiero daje tę odpowiedź. Więc wydaje mi się, że kierunek fajny. Sam model na razie mech. Myślę, że w kodzeniu może być mocny, bo będzie wymagał mniejszego takiego prompt engineeringu, żeby osiągnąć to, co się chce osiągnąć, ale kierunek na pewno ciekawy. Myślę, że jako trendsetter OpenAI pokazuje, że okej, zrobiliśmy szybkie modele, tanie i one są dobre do jakichś zadań. Teraz pokazujemy kierunek, którym jest ten chain of thought, czyli żeby on umiał się tam sam kierować w tej myśli. To właściwie ode mnie taka szybka analiza tego, co ten model potrafi i pokazuje. A i OpenAI, nie wiem, czy w sumie powiedziałem, oni pracują od zawsze z biura w San Francisco. Jak wszyscy się wynosili z tego San Francisco, to tam nie ma przebacz. No, to jest dla mnie będzie dobry test, jak konkurencja zacznie wypuszczać podobne modele, takie właśnie w tym. To znaczy, że potwierdzą tylko swoją pozycję lidera. No. No to jest ciekawe, bo już kilka razy mówiliśmy o tym, że te modele się skomodytyzują i że to będzie, i że ten OpenAI straci tą przewagę jakąś na tym rynku, natomiast widać, że są no trendsetterem. To jest dosyć interesujące nawet. Myślę, że tutaj jedną rzecz jeszcze można dodać. Właśnie, Kasia, mów, bo jakby po prostu nawet Tomek jedno zdanie dał. No jakby jakim cudem, co to się wydarzy, jaki nudny temat w ogóle zaprezentowałem. Ja powiem dlaczego. Nie, to luksus jest tylko dlatego, że po prostu naciskałam, żeby się odmiutować i cały czas coś mi to nie wskakiwało. Ja już tutaj po prostu stoję w szrankach, żeby się wypowiedzieć. Tylko technologia, hardware zawodzi. To jest dosyć ciekawe właśnie, co Tomek powiedziałeś, że są takim liderem, bo na początku sierpnia z kolei Google DeepMind wypuścił taki research paper, czyli jak to taki dokument researchowy, badawczy. Dokument researchowy, no Kasia, to jest właśnie to. To Google umie wypuścić. Jakiś ten live tłumacz by był potrzebny, nie live, tylko na żywo tłumacz byłby mi potrzebny w mojej głowie. Symultaniczne tłumaczenie. Wypuścił, dziękuję bardzo, wypuścił dokument, w którym bada mniej więcej analogiczne podejście właśnie do tworzenia modeli large language models i mówi o tym, że takim największym problemem tak naprawdę teraz, żeby pójść do przodu, jest to, że trenowanie modelu wymaga strasznie dużo mocy obliczeniowych i tego jest po prostu coraz więcej. Te modele, ich trenowanie jest niesamowicie drogie, zjadają bardzo dużo mocy obliczeniowych, bardzo dużo energii i w pewnym momencie też krzywa uczenia wypłaszcza się. Więc to, o czym Google pisze w tym dokumencie, to, że częściowo można zaoszczędzić na tej mocy obliczeniowej, przenosząc ciężar na moment, w którym ja zadaję pytanie i generowana jest odpowiedź, czyli na ten moment tak zwanej inferencji, czyli kiedy odpowiedź jest przygotowywana, zamiast na trenowanie tego modelu. Więc model może być trochę lżejszy sam w sobie, ale trochę dłużej ja czekam na odpowiedź i ta odpowiedź jest generowana też w dłuższym procesie. Więc to jest dosyć ciekawe, że tak jak mieliśmy w czasach, kiedy tworzona była elektryczność, no to pracował i Tesla, i Edison i pracowali gdzieś tam równolegle i często te odkrycia, tam akurat to było mniej więcej w jednym miejscu lokalizacyjnie, geograficznie, ale też jest dużo badań na ten temat, że różne odkrycia są tworzone na świecie mniej więcej w podobnym czasie. Więc ja zakładam, że też ci ludzie tam w tej Dolinie Krzemowej się spotykają, gdzieś tam między sobą gadają, tych nazwisk polskich się przewija, nawet na tym dokumencie, o którym mówię, też jest jakieś polskie nazwisko, więc może jacyś Polacy sobie też gadają. W każdym razie, że jakby to środowisko gdzieś tam żyje i prowadzi te modele językowe razem. Być może ktoś jest bardziej do przodu, ktoś jest bardziej do tyłu, ale że idzie to w miarę równolegle. Natomiast wracając do samej tej zasady właśnie, jest kilka pomysłów, w jaki sposób to zredukować, czyli ilość mocy obliczeniowych, które są potrzebne do wyprodukowania modelu. I na przykład taki model, w momencie, w którym dostanie pytanie, może oszacować, czy to jest trudne pytanie, czy łatwe. Jeśli to jest łatwe pytanie, to od razu korzysta ze swoich takich zasobów i bardzo szybko daje prostą odpowiedź. Jeśli to jest pytanie, które ono oznacza jako trudne, to też sobie przeskalowuje ilość mocy obliczeniowych i to, jak dużo
tych obliczeń wykona, żeby przygotować taką odpowiedź. Więc myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy krok. Bardzo ciekawe jest to, że DeepMind też coś takiego wypuścił, więc sądzę, że niedługo możemy się spodziewać znowu jakiejś takiej odpowiedzi modelu, który bardziej myśli. I kończąc już, ja jestem całkiem zadowolona z tego, w jaki sposób działa OUAM. Ja akurat najwięcej wykorzystuję tych modeli językowych do jakiegoś generowania czy poprawiania treści, które sama stworzę. Również do researchu, ale w dużym stopniu również do jakiegoś poprawiania czy zmiany treści, które sama stworzyłam. I zawsze dla mnie było problemem to, że po prostu ja nie poznaję tej treści, jak ChatGPT mi ją wypluwa. To jest po prostu zupełnie nie mój język. Ja się z tym czuję tak, że ja w ogóle nie chcę tego nigdzie pokazać, nie chcę tego nikomu wysłać, więc już się nauczyłam tworzyć takie prompty, takie zapytania, że po prostu tylko pytam, czy ta wiadomość jest napisana poprawnie. I tylko chcę, żeby on mi po prostu poprawił, nie wiem, jakieś błędy czy niejasności. Natomiast właśnie ten model O1 jest w stanie zrozumieć intencje mojego pytania i faktycznie w taki sposób gdzieś tam przetworzyć tę treść, którą ja napisałam, że ja kupuję to, że dobra, to jest napisane faktycznie moim językiem i w moim stylu. Więc tu myślę, że jest duży plus. I kończąc, myślę, że kolejny krok i coś, czego mi bardzo brakuje, żeby te modele faktycznie odpowiadały takiej ludzkiej interakcji, to jest to, żeby ten model mi zadawał pytania. Jeśli jemu brakuje jakiejś informacji, żeby odpowiedzieć na zadanie, które ja jemu dałam, to ja bym chciała, żeby on się mnie zapytał. Nie wiem, do kogo planujesz to wysłać, albo po co ci jest potrzebna ta informacja researchowa? Czy chcesz, żebym ci znalazł na ten temat więcej danych, czy żebym dał ci jak bardziej moją opinię? Jeśli jemu czegoś brakuje, żeby dać odpowiednią odpowiedź, to po prostu niech on mi zada pytanie. Kiedyś próbowałam to powiedzieć chatowi GPT, mówię, możesz mi zadać pytania, jeśli chcesz, będę ci odpowiadać. On nie chciał mi zadawać pytań, więc myślę, że to jest kolejny krok, żeby ten model umiał zdeterminować, jakich informacji mu brakuje, żeby jak najlepiej trafić w potrzeby użytkownika. No to jest ciekawe, ja zawsze jakoś też próbowałem w jakimś, jak większe zadanie robiłem, to żeby zadał mi pytania, których potrzebuję, żeby móc mi to zadanie zrealizować successfulnie. Sukcesem. Ja się śmieję. Tak. Ja się śmieję. Ale jeszcze, no, jeszcze tylko, tak. Tylko jedną tą rzecz. Ten cały AI, to wszystko to w tych papierach już dawno jest. No, w sensie to no są właśnie. Jakby przecież Ilia przechodził z Google'a, pracował tam z Jeffreyem Hintonem, który mamy z tych trzech chyba ojców AI. I tam jest Jan LeCun, Hinton i chyba Joshua Benio. To się ich tam trzech umieszcza. Tam sobie pracowali. Jan LeCun jest w Mecie, więc to wszystko jest, jakby to wszystkie są powiązane. Wojtek Zaręba z Google'a poszedł do Mety, pracował nad tym, z Mety poszedł do OpenAI. Tam ta wiedza jest cały czas w tym samym miejscu, tylko później jest kwestia aplikacji tak naprawdę tej wiedzy. Tutaj jest cały wątek tej NVIDII, bo to, o czym mówisz, Kasia, to jest właśnie no, jakby taki kluczowy punkt tutaj, że jest przeniesiona taka na inferencję ten ciężar, a Nvidia nie słynęła z tego. Na przykład tutaj mamy ten projekt Grok, który tą inferencję miał mieć szybką i właśnie bardzo tanią i gdzieś to jest taki chip, który jest skupiony na tym. Tam mamy Szamata zainwestowanego w tym Groku i już gdzieś czytałem jakiś news, w którym CEO Nvidia mówił, że właśnie ten nowy chip to w ogóle będzie super optymalny pod inferencję, więc kupujcie na pewno, żeby przypadkiem nie przestawali kupować, tak? Tych chipów, bo ten już będzie naprawdę, ten super będzie inferencję robił. Ja się, Kasia, zaśmiałem z tego, jak powiedziałeś ten Google Research Paper, nie dlatego, że mówisz po angielsku, bo ja to po polsku nie umiem powiedzieć, tylko dlatego, że właśnie Google wydaje papier, dokument, a OpenAI gotowy produkt w ręce użytkowników. I właśnie tu mi się wydaje, że tych papierów i wiedzy jest bardzo dużo. Wyzwaniem jest zbudowanie tego, wypuszczenie. No i OpenAI też ma ten leading, że już ma tak naprawdę dużo tych użytkowników. I jeśli już płaci im i tylko pyk, włączyłem ci dodatkowy feature, no to wygrywają. A drugie, co myślałem, to mamy dużo takich jakichś założeń już wbudowanych. No bo pierwsze, co właśnie, że tak jakby oni rozbili to założenie, że odpowiedź ma być szybko. Bo w niektórych rzeczach jak research, po co odpowiedź, nie musi być szybko, a może nawet let me get back to you i ja mogę mieć jutro tą odpowiedź nawet, w niektórych scenariuszach.
Natomiast kolejne, co fajne wrzuciłaś, że też złym założeniem jest, że ludzie chcą odpowiedzi od AI-a. A może ludzie chcą właśnie konwersacji, a konwersacja to nie jest jednostronna, czyli AI-u drogi zadawaj pytania, tak? Także to ciekawe rzeczywiście. No z tym się nie do końca zgodzę, że Google wypuszcza tylko jakieś tam dokumenty, bo wiem, był taki moment przecież całkiem niedawno, że gdzieś tam wyprzedził na moment nawet OpenAI. Na krótki moment, ale mimo wszystko te ich modele też są bardzo dobre i wypuszczają te modele na podstawie tych, tych właśnie dokumentów, które publikują. Plus to jest jeszcze ogólnie dobre dla całego ekosystemu, bo ktoś może przeczytać po prostu i nauczyć się czegoś więcej i na tym zbudować swój jakiś model, czego OpenAI no, nie daje tutaj, nie ma tej kontrybucji. No dobra, słuchajcie. Tomek, jeszcze coś chciałbyś dodać? No comments. Nie. Piękne określenie czarnego Tomek, Mangera. Kurde, to jakby dobrze, to teraz przejmę. Teraz my siedzimy cicho. Tomek nam się zepsuł. Na koniec jest temat dla niego, zobaczymy. Ale zobaczymy, czy się popsuł, czy nie. Będzie temat o rynkach na koniec. Zanim do rynku przejdziemy, to... dziwny konkurs po prostu, kto szybciej tam coś zrobi, nie? Widać, że OpenAI wygrywa. No ale to wynika z tego, co też mówicie, że to po prostu mniej więcej... ten konkurs jest równy, tylko po prostu no, pamiętam tą demo tej apki w telefonie, która miała z nami mówić, to było w czerwcu. Tak. I nie ma która nic. Niby miała uprzedzić Google o tydzień i przyspieszyli i ja dalej tego nie widziałem. A już mamy wrzesień. Ty to na pewno tego nie zobaczysz, bo w Europie jesteś, więc to na pewno nie dostaniesz. To jest jakby inny element, nie? Ale, no ale to chyba nie wyszło, jak rozumiem. Wyszło. To się znaczy nie do wszystkich. Nie jest, jakby nie jest pełne, ale są jacyś ludzie, którzy rzeczywiście. Są gdzieś... ludzie na Twitterze, którzy z tego korzystali. I nie są to boty, no może, dobra. To słuchajcie, jeszcze mam taki temat, bo taki news obiegł internety. Intel wstrzymuje inwestycje w Polsce. Oszukał nas, oszukali nas wszyscy. Jak to się wydarzyło, Kasia? Co tam się dzieje? Intel miał tu u nas budować po prostu kolejne duże inwestycje. Mieliśmy się być w forpoczcie. Tak miało być. W zeszłym roku, w czerwcu, Intel ogłosił plan budowy właśnie u nas w okolicach Wrocławia swojej fabryki. Jeden z planów to było 4,6 miliarda dolarów, natomiast też gdzieś tam były plany potencjalnej rozbudowy tego, tak że tego mogło być nawet więcej. No i to zostało też ogłoszone jako duży sukces w pewnym momencie i też Ministerstwo Cyfryzacji było z tego bardzo dumne. No i dwa dni temu Intel ogłosił, że wycofuje się z tej inwestycji, że będzie zatrzymywał też inne swoje inwestycje w Europie. Na razie jest to informacja o wstrzymaniu się, natomiast prawdopodobnie można to czytać jako no, na razie odwołanie zupełne tej inwestycji. No i teraz Mateusz Morawiecki odniósł się do tej informacji tak, że to jest po prostu tutaj nasza wina, wina obecnych rządów, że rządy się chwaliły, że będzie Intel i Intel się wycofał. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że Intel ma tych problemów swoich bardzo dużo. Tutaj na przykład możemy spojrzeć, co się dzieje, jeśli chodzi o kurs akcji Intela. Od początku roku spadł o 57%. Tutaj 1 sierpnia był call wynikowy i jeszcze większy spadek z 30 na 20, czyli znowu 1/3 gdzieś tam spadku tej ceny akcji od tego momentu przed callem. Wiąże się to z tym, jest to wynikiem tego, że Intel powiedział o swojej stracie w pierwszym kwartale. To było 400 milionów dolarów, czyli Intel po prostu jedzie faktycznie na stracie i te wyniki są autentycznie słabe. I teraz co to nam mówi? Wydaje mi się, że tutaj warto jest spojrzeć na te informacje z dwóch stron. Jedna kwestia to jest, czy Polska jest dalej konkurencyjna i czy my w ogóle mamy tutaj szansę dalej przyciągać te inwestycje zagraniczne, czy po prostu to jest duże ryzyko dla nas, że te inwestycje nie będą do nas przepływały.
A druga kwestia to jest, co się w ogóle dzieje właśnie na tym rynku Intela. Intel jest na rynku produkcji hardware'u, oprogramowania komputerowego. No, na tym samym można powiedzieć, szeroko definiując, co Nvidia. I pytanie, czy ten rynek się jakoś dzieli, czy to jest zapowiedź jakichś dalej spadków i ogólnie trudności tego rynku. I może tutaj, żeby jeszcze dodać troszkę kontekstu właśnie do tego, co się dzieje w Intelu, że to faktycznie nie jest jakoś tam problem Polski, tylko to jest problem Intela. Tutaj mamy na przykład ilość sprzedanych komputerów personalnych, czyli tych PCs, po latach i widać, że faktycznie 21 rok, no po prostu środek COVID-a, kiedy wszyscy musieli pracować zdalnie, to faktycznie był ogromny wzrost. Natomiast dwa ostatnie lata to jest bardzo duży spadek, gdzie Intel praktycznie no, sprzedaje procesory do tych komputerów personalnych i to jest ich główny rynek. Także Intel tutaj ma duży problem. Tutaj w zależności od tego też, jak porównamy Intel do AMD, czyli jednego z ich konkurentów, tutaj na przykład jeśli chodzi o produkcję serwerów, no widać, że udział Intela, czyli niebieska linia, spada. Podobnie jeśli chodzi o desktopy, też AMD odbiera rynek. Także problem faktycznie Intel ma. Teraz pytanie, czy to jest problem jakiś duży, globalny i należy się spodziewać tego, że takich inwestycji w ogóle będzie dużo mniej? I czy my jako Polska tutaj mamy jeszcze szansę coś z tego ugrać? Może jeszcze tak kończąc, bo jestem ciekawa też Waszych zdań, ale kończąc ten ostatni kwartał zaraportowany, gdzieś tam podobno to już był wzrost, liczby sprzedanych komputerów mały, bo około 1%, ale mimo wszystko odwraca się ten trend, który po COVID-zie no, widać było ostry spadek, że jednak liczba tych sprzedawanych globalnie komputerów lekko wzrasta, więc może będzie lepiej, natomiast myśmy dość mocno na tym ucierpieli. No, jestem ciekawa właśnie Waszych opinii w tych różnych kontekstach. Polska, rynek sprzedaży komputerów, jak to... Ja bym tylko jedną rzecz... A każdy teraz... Wszyscy chcą! Teraz, dobra. To ja w takim razie. Dobra, Tomek, kiedyś ty najmniej mówiłeś. Najmniej mówiłeś, niesamowite. Najmniej mówiłem, więc dajcie mi coś powiedzieć. Dawaj. To ja dodam jeszcze taki jeden kontekst, bo też było dużo takich informacji, że to oczywiście wina Tuska. W Niemczech też wycofali. Jak nie lubię go bronić, to akurat w Niemczech też wycofali. Tutaj chodzi o takie operacje produkcji tych chipów. Natomiast równolegle pojawiła się bardzo jakby istotna z mojej perspektywy informacja taka, że administracja Bidena dała w takim grancie 3 miliardy dolarów, czyli podobna kwota, o której tutaj była ta inwestycja, w programie, który się nazywa Secure Enclave, czyli bezpieczna enklawa, na budowanie chipów na potrzeby amerykańskiej armii w Stanach Zjednoczonych. I te operacje muszą koniecznie być wybudowane w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem to, abstrahując już od tych wyników i tak dalej, to wydaje mi się, że administracja Bidena może mieć mniejsze przełożenie na nie wiem, Nvidia, ale może mieć większe przełożenie na słabego gracza i myślę, że wydaje, że to jest niepomijalny co najmniej element tej całej historii i pytanie, czy to jest początek jakiegoś trendu, czyli jakby to nie Polska jest konkretnie z imienia i nazwiska tutaj przegranym tej sytuacji, ale może Europa, czyli że jakby Stany będą próbowały jakby zatrzymywać tą produkcję u siebie. No i to jest jakby, może się to rozlać na też inne segmenty gospodarki, szczególnie tych strategicznych elementów gospodarki. Luke, dawaj, chciałeś coś powiedzieć? No ja bardzo chętnie, ale przed chwilą chciałeś ty coś ja mówić, też, więc, ale czekam. Więc chciałem ci też dać. Chcesz po prostu nas z takim ale punchline'em proszę, uderzyć? Proszę. Dobra, więc kilka aspektów. Po pierwsze, Intel jest
zupełnie inną spółką od NVIDII i od AMD, bo NVIDIA i AMD to są spółki, które designują, projektują chipy i ich nie produkują. I to jest właściwie jedna z decyzji, która można powiedzieć, że to AMD wyciągnęła tam z tego bycia penny stockiem do bycia teraz jakimś tam rzeczywiście rosnącą spółką i rzeczywiście jakimś takim trendsetterem. No bo jednak ciężko robić te dwie rzeczy naraz. Nvidia też w ogóle się nie zajmuje, tylko wszystko TSMC produkuje. Intel jest jednym, jeżeli nie właściwie jedynym graczem takim dużym, który robi to i to. I rzeczywiście oni byli z tyłu, jeśli chodzi o te procesory tam 3 nanometrowe, tak? W sensie to były te takie, bardzo byli z tyłu w porównaniu do TSMC, no i no nie wiem, no kilka lat temu Apple Silicon. I też zastanawiam się, na ile ten trend PCs tu ma w ogóle znaczenie akurat w mojej gdzieś ocenie. To raczej jest data centers i to, że po prostu kiedyś ten Intel rósł dlatego, że podpisywał jakieś 5-letnie kontrakty z AWS-em, z Google Cloudem, bo głównie serwery po prostu były napakowane CPU. Mówimy tutaj o tym często, że teraz jest takie transition z tego, że nie robimy się CPU heavy, tylko GPU heavy. I to też gdzieś widać na tym trendzie. No te wyniki po prostu są też odzwierciedlone jak najbardziej w, no po prostu w przychodach i stratach. Więc wydaje się być to coś takie naturalne, że ograniczają inwestycje. Tak, jeszcze może, żeby wytłumaczyć, bo powiedziałeś, Luke, że AMD nie produkuje swoich chipów. Ja pokazałam wcześniej udział w rynku AMD versus Intel. Oni nie produkują tych chipów, ale je sprzedają po prostu. Tak, oczywiście. Nie, mówię żeby, o tym może, tak samo do NVIDII. Tak, może to nie było jasne po prostu, więc też jeśli ktoś słucha, to mógłby się zastanawiać, ale jak mają udział w rynku, a nie produkują, no to chciałam wytłumaczyć, że oni jakby podzlecają samą produkcję tego i faktycznie tutaj też jeden z wykresów, który pokazywałam, no to jest właśnie udział w tym rynku serwerowym, to może też go jeszcze tylko szybciutko przypomnę tak w kontekście tego, co mówiłeś o tych CPU serwerowych, że tutaj też faktycznie tylko, że ja to, co jeszcze mówię, udział. To nawet nie chodzi o to, że tracą w samym CPU share, tylko, że samo CPU traci share w ogóle w kontekście całych no, jakby inwestycji serwerowych poczynionych przez Amazona, czy Google Clouda, czy Microsofta. Co nie? Więc tutaj jeszcze oprócz tego, no jeszcze mamy tutaj, ja też kilka razy chyba mówiłem o tym, że w ogóle, no w zasadzie tak samo Nvidia, no jeżeli chodzi o konsole, no to obie konsole, czyli zarówno Sony, PlayStation, jak i Xbox są po prostu na AMD zbudowane i procesorze, i na CPU, i na GPU, tak? Ja mam tutaj dwa takie komentarze. Jeden to jest a propos tego, że Intel z Polską ma historię już i przecież to biuro w Trójmieście, ono, jak ja pamiętam, to już dawno było założone i swego czasu też było sporym sukcesem na pewno dla Intela. Dużo ludzi tam pracowało, już nie pamiętam liczb, teraz próbowałem na szybko wyszukać, ale miałem tam znajomych i wiem, że Intel był bardzo zadowolony z tej inwestycji. No i teraz dodatkowo dobudowanie właśnie takiej fabryki dla Polski byłoby, jakby dla Intela trochę takie, według mnie już sprawdzony teren pod to, w sensie, że jest współpraca z Polską i to się udało, a dla nas dodatkowo można by myśleć trochę o tym, czy to nie jest takie małe TSMC jak na Tajwan, Stany, tu mają fabrykę Intela, no to może będą bardziej bronić. Można by tak myśleć politycznie, tak? I uważam, że byłby to spory pozytyw. Natomiast to, co Tomek powiedziałeś, no to zdecydowanie jest ten trend i chyba, że tak powiem, Intel, można powiedzieć, zacznie, jeśli będzie im tak źle szło, a Stany będą chciały budować wewnątrz po prostu w swoim kraju chipy, no to może się okazać, że będzie trochę bardziej zależny od rządów spółka, coraz bardziej zależna. I nie wiadomo, nie sądzę, że tam by było przejęcie przez rząd, bo takie rzeczy raczej w Stanach się nie dzieją, chociaż nigdy nie wiadomo.
No ale jak będzie odpowiednio tania, no odpowiednio źle, a Stany będą musiały tam inwestować, a Nvidia powie, ale my jedziemy po zyski i tam się robi taniej, a my tylko to designujemy, więc będziemy jechać na rynku, no to może być, że nie będą mieli wyboru. Także to by było dosyć crazy, gdyby Intel stał się publiczną spółką amerykańską. Także ale takie... to jest może w niuansach ta decyzja... Może być bardziej to wszystko skomplikowane, no ale tak jakby tak fundamentalnie to jest dosyć prosta inwestycja. Po co wydawać miliardy dolarów w Niemczech i w Polsce, jak rząd mi zapłaci za po prostu zbudowanie fabryki w Stanach? Tak. No nie do końca. No w sensie rząd zapłaci te trzy, tutaj Unia Europejska też z tego, no, co ja rozumiem, mieliśmy my jakoś dofinansowywać ten cały projekt, plus masz no jakby dalsze koszty utrzymania no w tym danym miejscu, co nie? Więc okej, może koszty energii są wysokie w Europie, no ale chociaż pewnie ta możliwość, no, zatrudnienia dużo taniej specjalistów mogłaby być tempting na lata. Więc to też nie jest tak, że to jest takie jabłka do jabłek, to już ale... mówisz o niuansach, to już mówisz o niuansach, jakby fundamentalnie... I teorie spiskowe można budować, że rząd wpłynął na tą decyzję amerykańską, nie? A Intel pod presją się poddał. Znaczy sumarycznie Intel powiedział, że muszą i tak zaoszczędzić w przyszłym roku 10 miliardów dolarów, więc czegoś to muszą uciąć, muszą tam obciąć kilkanaście tysięcy miejsc pracy, więc pewnie my jesteśmy pierwsi do strzału, jeśli już bardziej niż Stany Zjednoczone, powiedzmy, nie? Więc może nie jest tak, że strategicznie, nie wiem, będą wycofywać, ale jeśli gdzieś muszą uciąć, to utną u nas. Natomiast myślę, że warto jest trochę doświetlić właśnie jakimiś tam danymi, jak my w ogóle wyglądamy, jeśli chodzi o Europę i te inwestycje zagraniczne. Tutaj na przykład widać porównanie 2023 do 2022. W ogóle takimi wiodącymi krajami to jest Francja, Wielka Brytania i Niemcy, jeśli chodzi o liczbę tych projektów z inwestycji zagranicznych. Natomiast my jako Polska jesteśmy numerem 6 i w ostatnich, właśnie z 22 na 23 relatywnie, czy tutaj mamy podsumowanie, mamy w totalu, o minus 4% spadła ilość inwestycji zagranicznych. No my tutaj w Polsce minus 3, czyli trochę lepiej niż ta średnia. Natomiast widać, że na przykład przoduje tutaj Turcja, tak o 17% jest wzrost liczby tych inwestycji zagranicznych, więc jednak cena no, czyni dalej cuda. I chociaż tutaj widać, że w Szwajcarii też jest wysoki przyrost, ale to już faktycznie z małej bazy. W każdym razie Turcja numer jeden, jeśli chodzi o tempo tego wzrostu. My chciałam pokazać jeszcze drugi wykres. Tutaj firma badawcza, która nazywa się Carnegie, robi coś takiego jak FDI Confidence Index, czyli indeks takiego zaufania inwestycji zagranicznych. Ogólnie, globalnie tutaj Polska jest na 23 miejscu, ale w poprzednim rankingu w 23 roku w ogóle nas nie było w tym rankingu, więc w ogóle super, żeśmy wskoczyli do tego rankingu, także lepiej. Numerem jeden są Stany, potem Kanada. Natomiast jeśli chodzi o rynki takie wschodzące, no to my jako Polska jesteśmy w tym momencie na 7 miejscu. Wcześniej w ogóle nas w tym rankingu nie było. Także to też nie jest tak, że my tak globalnie, sumarycznie jesteśmy mało. Tak by wychodziło. Ale Powódź dostał z kolei za karę. Że jesteśmy takim słabym rynkiem do inwestycji, bo generalnie faktycznie jesteśmy pewnie rynkiem dobrym i atrakcyjnym i ciągle relatywnie tańszym, natomiast pewnie właśnie te strategiczne inwestycje i w szczególności inwestycje ze Stanów, które się zrobiły protekcjonistyczne, może nie będą do nas płynęły, natomiast pewnie nie należy tutaj panikować, że nagle po prostu się wszyscy wycofają. Ale w ogóle to, co pokazałeś, ten wykres, no to super taki budujący, bo już tam jakby ja te raporty to tak mam, no tak na nie patrzę, ale wiem, że firmy patrzą na te raporty. W sensie, że to jest tak, że po prostu siedzą sobie jakiś zarząd i mówi, kurde, ta Polska, 7 miejsce, w sensie te inne to mają tu jakiś konflikt, mamy z nimi różny interesów, coś, ta Polska jest super. I jakby no, to gdzieś ten trend jest bardzo budujący. Bo jeżeli wskoczyliśmy na to 7 miejsce, no to ktoś może zacząć nas zauważać rzeczywiście, realnie, patrząc na ten raport.
tak, bo to jest w dużym stopniu też bazowane na opinii, więc jeśli zaczyna się o nas mówić jako o kraju, który jest, ma dobrą opinię, jeśli chodzi o inwestycje, no to te opinie będą osiadać w spółkach i wśród osób decydujących. Także taki raport jest dobrym zalążkiem do tego, żeby o nas dobrze mówić, żeby budować te opinie. Dobra, czyli nie wszystko stracone. Nie wszystko stracone, walczymy dalej. I co więcej, jesteśmy, można powiedzieć... Tak, mamy potencjał dalej do rozwijania tych inwestycji zagranicznych. No dobrze, a ja myślę, że przejdziemy do ostatniego tematu. Rynkami zatrząsło. Jerome Powell obniżył w Stanach stopy procentowe o 50 bipsów, czyli pół punkta procentowego. Z tego co pamiętam, jakieś parę dni temu patrzyłem, to rynek raczej obstawiał 25 bipsów, czyli dwa razy mniej. No i Tomek, powiedz, to jak to rynki odebrały, to jedno, ale jak myślisz, jak, co tam dalej będzie się działo? No niestety nie mam magicznej kuli. Kuli nie masz szklanej. Tak, więc nie będę tutaj wróżył. Więc jeśli chodzi o te oczekiwania, to jest interesujący temat, bo nigdy nie było takiej dyspersji w oczekiwaniach, czyli po prostu jedni mówili, że 25, drudzy 50 i był tak duży rozjazd, że nigdy takiego nie było, jakby to się nie wydarzyło, więc to było dosyć interesujące i no, wydarzyło się 50 punktów bazowych, obniżka. No i chyba ważniejsza jest jakby komentarz Powella po decyzji na konferencji prasowej, tutaj za chwilę powiem, no i reakcja rynku, która w sumie dalej rynki, mam wrażenie, procesują to, co się wydarzyło i co to oznacza tak naprawdę o stanie ekonomii, stanie rynków. Więc to, co powiedział Powell, to można podsumować tak, że Fed uważa, że ekonomia w Stanach Zjednoczonych jest fundamentalnie silna, inflacja w końcu jest pod kontrolą i zatrudnienie, stan zatrudnienia jest stabilny. Stopa bezrobocia jest na 4,2%, inflacja, no to bardzo niska stopa, tak można powiedzieć. Jeśli chodzi o inflację, to zbliża się do targetu 2%, który jest długoterminową taką stopą inflacyjną dla Fedu, takim targetem. I nie oczekują w najbliższym czasie powrotu inflacji i oczekują, że ta inflacja do końca roku spadnie do 2,3%. Jeśli chodzi o to, jak Fed zakomunikował przyszłe obniżki, no to już mówiliśmy chyba tydzień albo dwa tygodnie temu o tym, że Fed nie jest jakby, nie patrzy w przyszłość, nie sygnalizuje to, co będzie robił, więc powiedzieli to, co zawsze mówią, że będziemy się zastanawiać, analizować dane ze spotkania na spotkanie. I natomiast rynki sobie myślą swoje i w tym momencie oczekują, że do końca roku będziemy jeszcze mieli 50 punktów bazowych cięcia stóp. No i tutaj ciekawa jest reakcja rynku. W pierwszej reakcji wszystko wzrosło, złoto all time high, rentowności obligacji trochę spadły, złoto, to już powiedziałem, ceny akcji też wzrosły. No i to trwało bardzo krótko, pewnie z pół godziny, godzinę, wszystko się odwróciło. W szczególności rentowności obligacji i złota. Złoto spadło, rentowności obligacji wzrosły, czyli mamy news, który powinien wpływać na obniżenie rentowności, a wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego w pierwszej reakcji. No oczywiście rynki to taka wielowymiarowa gra. No ale ta reakcja jest, można powiedzieć, niepokojąca. Ja akurat dzień przed Fedem wyprzedałem wszystkie obligacje, bo jakby ten spadek rentowności był w moim przekonaniu za duży i jakby nie chcę być na tym rynku obecnie.
i może nawet nie tylko obecnie, ale w najbliższym długim czasie. I rynek obligacji antycypował właśnie tą obniżkę stóp. Te rentowności spadły, więc można powiedzieć, że to odwrócenie, taka counter trend do tego, co się wydarzyło rynków, mógł po prostu być zwykłą realizacją zysków, ale alternatywna interpretacja jest taka, że to 50 punktów bazowych to jest na tyle dużo, że to może oznaczać, że Fed mówi tam, że ekonomia jest silna, ale tak naprawdę to oni widzą w głębi w danych, że mamy nadchodzącą recesję i to te wzrosty stóp by oznaczały, że to jest antycypacja powrotu do emitowania dużej ilości obligacji. I na rynku obligacji, to bardzo duży rynek, nie mamy głównych kupujących, tak jak było to wcześniej, czyli Chiny nie kupią, Rosja nie kupi, Indie na dwoje babka wróżyła, ale oni tam też jakby kręcą nosem, tak? Jakaś Brazylia, wszystkie te emerging markets, które są, że tak powiem, po drugiej stronie muru wojennego lub tam zimnowojennego, na pewno nie będą kupować. No to kto będzie to kupował? Więc jak nie ma kupujących, no to te rentowności muszą być wyższe po to, żeby przyciągnąć inwestorów, nie wiem, z Europy, Japonii i tak dalej. Ciekawa też była reakcja jena. On powinien wzrosnąć ze względu na to, że atrakcyjność tego yen carry trade, o którym mówiliśmy, spadła. Ale no oczywiście wydarzyło się to samo, co mówiłem przed chwilą. Reakcja była pierwsza, się wzmocnił, później, że tak powiem, wrócił. No i teraz mamy dzisiaj kolejny dzień. Z tego, co obserwuję, rynki w tej pierwszej negatywnej reakcji, można powiedzieć, że czekają. Krypto wzrosło. Złoto, widzę, jest blisko all time high. Nie ma żadnej wyprzedaży na rynkach. Jest spokojnie. Więc myślę, że to trzeba poczekać. Ciekawe były jeszcze parę elementów. Kontekst polityczny, było dużo pytań o to na konferencji, czy ta decyzja jest uwarunkowana politycznie. Oczywiście nie jest. Nie jest. I jako akurat valid argument podał Powell, że te reakcje w ekonomii są odroczone w czasie, więc to jak oni tuż przed wyborami obcięli, to de facto nie wpływa na wybory. Też ciekawe było to, że Powell miał, jak na niego to było dziwne, rzucał żarcikami, był zadowolony wyraźnie, a jest bardziej takim no, trochę już starszym panem, trochę sztywnym. Więc to było trochę interpretowane tak, że był że to, co robił wcześniej, czyli utrzymywał stopy wbrew mocno oczekiwaniu rynków, budziło u niego niepokój. Teraz już jest bliżej tego konsensusu rynkowego i tutaj ten konsensus rynkowy, tak na koniec dnia można spojrzeć na dwuletnią stopę rentowności obligacji amerykańskich i zazwyczaj, to już pokazywałem na poprzednich podcastach, ona uprzedza to, co Fed zrobi. I jakby teraz Powell, Fed jest bliżej tego konsensusu, czuję się bardziej komfortowo. Tyle z mojej strony na ten moment. Zapraszam do dyskusji. Ja Tomek totalnie w ogóle nie mogę zrozumieć. Bardzo dobrze podsumowałeś to przemówienie, zresztą takie wszystkie sygnały z ekonomii, że ogólnie jest dobrze, wszystko jest ok. To jeżeli ich rolą jest utrzymanie, żeby wszystko było ok, no bo to jest rola Fedu, tych ekonomicznych wskaźników i one są ok, to czemu do cholery w ogóle cokolwiek zmieniać? I jedyny argument, jaki mam do tego, no to jest ten, że równolegle druga część komórki w Stanach odpowiada za dług publiczny i ten dług publiczny jest na po prostu oprocentowany. I zmniejszanie stóp procentowych długofalowo doprowadzi do tego, że koszt obsługi tego długu publicznego Stanów się zmniejszy. Ale to jest jedyny argument. Czy myślisz, że to nim drive'owało, czy raczej to, co powiedziałeś, że pod spodem coś jednak złego się dzieje, ale wtedy pewnie tych żarcików nie rzucał. Bezrobocie ogólnie jest na watchliście wielu dużych funduszy.
raczej, no, na przykład ten przykład z Amazonem pokazuje, że można narzucać już coś ludziom i oni to zaakceptują. Tak, tak. Ale to nie ci, jest, wiesz... co odejdą, to się prawdopodobnie bardzo szybko przekonają, że te prace na nich może nie czekają. Nie czeka, no muszą, też mówię, muszą poszukać parę miesięcy może. I to nie jest łatwe, ale... Jest ta sam rule, ten sam już też powiedział, że on się nie zgadza, że to przewiduje, czy zaprzeczył swojej zasadzie jakby publicznie, więc to takie chyba już... zaprzeczyła, tak? Pomieszanie z poplątaniem, natomiast... Tacy guru jak, no nie wiem, Jeffrey Gundlach, który jest tak zwanym bond king, królem obligacji, na przykład powiedział, że wrzesień to będzie, jak będziemy tam, nie wiem, za kwartał czy tam za jakiś czas, to będzie miesiąc, w którym rozpoczęła się recesja. Czy tam spowolnienie, raczej powiedział, że recesja. No, tam więc... były jakieś statystyki, że wiesz, jak jest obniżenie tych stóp o właśnie 50 tych pół punkta procentowego i równocześnie unemployment rośnie, to chyba dwie czy trzy poprzednie recesje właśnie tak się zaczynały. No ale tak, znowu... tylko one były w reakcji, na przykład było to spodowane tam 2007 rok, tylko że w 2007 roku bo normalnie roku tniesz to te stopy, jak jest reakcja na coś, a tu nie ma reakcji na nic, to jest cięcie bo stóp, oni antycypują, tak jakby... bo oni chcą wyprodukować tak zwany soft landing, czyli to, że gospodarka spowolni, ale nie wejdzie w recesję, no bo jednak... Jak się tłumi inflację? Inflację tłumi się tym, że się spowalnia gospodarkę i ludzie, może nie rośnie bezrobocie, nie wiadomo jak dużo, no ale ludzie muszą być mniej optymistyczni about the future, żeby nie kupowali agresywnie po wyższych cenach, albo żeby supplierzy nie dyktowali, albo producenci, czy tam nie wiem, sieci retailowe wysokich cen dla ludzi, żeby ten konsensus co do wzrostów cen się zmniejszył. No dzisiaj mieliśmy dane z rynku pracy w Polsce, wzrost wynagrodzeń 11 ponad procent dalej mamy, nie? W sierpniu, więc to się musi zmniejszyć, bo jakby nie ta inflacja pozostanie z nami na dłużej po prostu. Więc mieliśmy taki okres, który był bardzo restrictive. I to, co oni pretend, jakby udają albo nie wiem, jakby nie wiem, pokazują taką kartę, że w sumie gospodarka jest dobra, udało ale nam się poczekaj, Tomek, stłamić bardzo inflację bez zabijania. Tak, ja rozumiem, tylko mówisz bardzo restrictive. Na bazie porównaniu do czego albo na bazie czego? Ilość, nie wiem, historii. Bankructw firm, ludzi na ulicy bez pracy, no to wszystkie te wskaźniki nie są tragiczne. No tam trochę to jest gorzej, ale no nie ma tragedii. No nie, no jak, no to by była porażka Fedu, jeśli no by wiem, no. Te stopy były tak wysokie. No właśnie, gdyby przetrzymali dłużej, to masz gwarantowane, że jakby w tym momencie one są na tyle restrictive, że ta inflacja spadła, więc to jest pierwszy sukces. Drugi sukces, że nie było za bardzo restrictive na tyle, żeby spowodowało bezrobocie i te bankructwa, o których mówisz. Okay. Czyli można powiedzieć, że do tego momentu udało im się coś zrobić i tutaj wielkie brawa, no bo to nie jest proste, żeby, nie wiem, można było dać 10%, można było dać no rozumiem, 4% rozumiem. Przez tam ileś czasu. Oni wybrali te swoje 5,25, staje się, nie, 5,5, tak? I to trzymali bardzo długo i teraz podjęli decyzję, że zmniejszają, no i będą liczyć na to, że uda im się tą inflację trzymać dalej na niskim poziomie i unikną tych bankructw. No ale zobaczymy, no bo są też głosy takie, że to było za długo i to jest odłożone w czasie i za chwilę będziemy widzieć te bankructwa, więc, więc ja rozumiem, że ty odnosisz się do tego, że te 5,5 to historycznie w sumie był normalny, też. Ale tak. To jakby nie ma znaczenia jakie było, bo jakby gospodarka taka jaka była nie wiem, 20 lat temu, to jest inna gospodarka teraz. Okay, inny okay. Poziom zadłużenia, inny układ geopolityczny, jakby inne poziomy zadłużenia konsumenta, inne poziom no zadłużenia nawet połączenie po prostu relatywne do tego, co było wcześniej, no bo to jest, to jakby biznes się do tego adjustuje, do tych realiów, które były przed chwilą, a nie 20 lat temu, no.
I historycznie od 1981 roku te stopy spadają. Jakby długoterminowy trend spada, no i teraz się zastanawiamy od 2 lat, czy ten długoterminowy trend się odwrócił, bo tak wygląda z wykresu, że ten długoterminowy trend został odwrócony. To możemy się zastanawiać, ale jakby sam argument czysty, że tam, nie wiem, 20-30 lat temu normalne stopy to były 5, w ogóle jak oni obniżyli, to było dno w ogóle obniżek, tak, nie? Tak. Czasami. To ja nie kupuję tego argumentu akurat. Okay. No też Fed ma taki mandat podwójny, z jednej strony zająć się inflacją, z drugiej strony zająć się bezrobociem. No i taka w ogóle klasyka ekonomii jest taka, że po prostu to trzeba trzymać jakiś balans pomiędzy jednym a drugim. Dostali pierwsze ostrzeżenie już teraz z danych, na których obiecują, że się jakoś tam skupiają, że ten rynek pracy jest słabszy, że tych miejsc pracy faktycznie generuje się mniej, w szczególności w poprzednim miesiącu, więc to już był taki sygnał ostrzegawczy. I mi się wydaje, że to można tak też łatwo w sumie porównać do tego, jak się jedzie samochodem i nie ma się ustawionego tempomatu, co jest nowością relatywnie, że po prostu ostatnio zaczęli mocno hamować i ten hamulec był mocno naciśnięty i ten samochód już po prostu bardzo zaczął spowalniać i za chwilę się zatrzyma po prostu i stanie, także muszą znowu teraz docisnąć pedał gazu, żeby gdzieś tam przyspieszyć tę gospodarkę. Także wydaje mi się, że to można trochę też porównać z tym, jak się jedzie samochodem, że jak już ten samochód zacznie hamować, to po prostu wytraca tę prędkość, więc w tym momencie oni muszą go przyspieszyć, żeby gdzieś tam jechał z pożądaną prędkością i żeby nie wypaść z tego pożądanego przedziału. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że też właśnie Powell powiedział, jak członkowie poszczególni Fedu przewidują gdzieś tam, że te stopy procentowe będą się kształtowały w najbliższym czasie. I to nie jest oczywiście żadna obietnica ani żadna sugestia, natomiast no, robią taką ankietę pośród siebie. No i te przewidywania średnio biorąc są takie, że do końca tego roku jeszcze będzie obniżka o 0,5 punktu procentowego, a do końca w ogóle przyszłego roku jeszcze 1 punkt procentowy. Także w tym momencie członkowie Fedu czują, że jakby ten kierunek teraz musi iść dalej, bo żeśmy wjechali na czubek góry, byliśmy na nim dosyć długo i teraz trzeba powoli to wyrównać do tego, co było. No, śmieszne jest to, że jest jakaś zbieżność dat akurat perfekcyjna, bo w 2007 roku dokładnie o 0,5 punkta procentowego obniżone zostały stopy w 2007 roku, a potem mieliśmy duży kryzys. Oczywiście, tak jak mówiłeś, Tomek, to był moment, gdzie one zostały z zaskoczenia obniżone tak naprawdę dla rynku i były wprost emergency dotyczące tego rynku. Wcześniej analogia może jest taka, to akurat może jest jakaś analogia, którą jak pomyślałem, to sobie wymyśliłem, że wcześniej mieliśmy kryzys, powiedzmy taki pod spodem na tych mortgages, czyli tych kredytach hipotecznych w Stanach. Teraz można by się zastanawiać, czy nie mamy tego problemu tylko po stronie rządowej, czyli że państwo jest bardzo zadłużone. Natomiast czy Stany są jakoś wyjątkowo bardzo zadłużone w porównaniu do krajów europejskich albo do Japonii? No nie. Więc trochę, jeśli oni mają problem, to my może Polska jako nie, ale też jako powiedzmy Europa, to jesteśmy naprawdę... No, będziemy robić bailout Stanów Zjednoczonych jako Polacy. Ja już tylko podsumuję ten temat. Raczej Francuzów, nie tak. Włochów. No, ja interpretuję trochę to jako potwierdzenie po prostu, że pieniądz będzie tani, więc jak inwestujesz, to uciekaj z fiat, czyli po prostu z pieniędzy, z gotówki. No i to jest pytanie oczywiście do czego, do wszystkich rzeczy, które jak według mnie są takie bardziej hard money, ale także akcje, no poniekąd. No, to jest przynajmniej jakiś udział w jakiejś spółce, która coś robi. Ziemia, złoto, bitcoin, no nie wiem, no po prostu ja szczerze byłem zdziwiony i pewnie rozumiem wszystko, Tomek, co tłumaczysz, ale naprawdę tak na taką twardą logikę, racjonalność sobie myślałem, no wszystko jest okej, po co mam coś zmieniać, nie? Po prostu zobaczmy. Tylko oczywiście pewnie jak wtedy się posypie, to będzie, trzeba było wcześniej zmieniać, jesteś zwolniony.
Tak? Czyli być może jak teraz się posypie, to nikt mu nie powie, no nie było żadnych wskaźników wcześniej, żeby wcześniej ciąć, więc może go nie zwolnią. No na końcu też trzeba patrzeć, jak to się mówi, na to, co ludźmi drive'uje, finanse i incentives. Tomek, ostatni temat. Nowy fundusz w Polsce się podobno zakłada, więc jakbyś coś tam powiedział? Tak, no to jest jakby może dobry temat. Jakby powstał nowy fundusz, Momentum Capital Partners. Jak rozumiemy, GP, czyli tymi partnerami tego funduszu jest Przemysław Danowski, który wcześniej był w Warsaw Equity Group, i Robert Dietrich, znany w sieciach społecznościowych inwestor. Ostatnio założyli najbardziej fundusz, z akcji który... Brand24. Na pewno, no. Była głośna. Tak, i to jest fundusz, który jest w kategorii Growth Equity. I dlaczego chciałem o tym powiedzieć, dlaczego uważam, że to jest jakoś tam ważne, to, że może to jest taki przykład tego, że nasz rynek finansowania trochę dojrzewa, bo zawsze mieliśmy te duże od lat 90. pojawiały się duże fundusze lub średnie fundusze private equity. Od powiedzmy niecałych 10 lat mieliśmy wysyp funduszy VC. Natomiast pomiędzy jednymi i drugimi bardzo długo, nawet do teraz można powiedzieć, że istnieje taka luka w finansowaniu, czyli te spółki, które jeszcze się nie nadają na jakby tikety private equity, czyli to jest właśnie spółki, które mają taki tiket 10-20 milionów euro, fundusz musiałby mieć za jakiś tam pakiet, czyli to są spółki, powiedzmy tam, nie wiem, co najmniej 120 milionów złotych, nie 100 milionów złotych. To jest jakby dolna granica, gdzie na przykład inwestowałby taki Enterprise Investors czy Innova. Więc to Growth Equity znajduje się pomiędzy Venture Capital i buyoutami, więc jest to dosyć szeroka kategoria. Te spółki, które wejdą w ten etap, one mogą wywodzić się ze spółek, które zaczęły drogą VC, czyli właśnie dostawały pieniądze od Venture Capital, ale też takie, które były, nie wiem, bootstrapowane lub też takie, które były finansowane przez inwestorów innych niż VC, czyli nie wiem, przez jakichś przedsiębiorców, przez jakichś inwestorów indywidualnych, może inne mniejsze fundusze. I w tej kategorii, to bym powiedział, w tym growth equity mamy właśnie takie, które bardziej wywodzą się z tego świata VC, więc naturalnie będą inwestowały w takie spółki. I tutaj bym pewnie wymienił takie, nie wiem, B-Value, załóżmy MCI, Tar Heel, nowy fundusz Spire Capital Partners, który został chyba w tym roku, chyba w końcu zamknięty, ale też z pieniędzy PFR-ów, czy Avivo Tomka Danisa. No i teraz mamy to Momentum Capital Partners, które wydaje mi się, że może być właśnie po tej stronie spółek wywodzących się z VC, ale nie jestem pewien, bo tego nie powiedzieli, też nie mówią, mówią tylko jakie duże inwestycje, 20 milionów złotych będą inwestować. No i mamy tą drugą część firm, które bardziej inwestują, funduszy, które inwestują w spółki, które wywodzą się właśnie z tego bootstrapu, czy przez przedsiębiorców, i to będzie raczej Enterprise Investors i Nova, czy to są takie topowe, które mają większe tikety, ale też Resource Partners na przykład. Pewnie Tar Heel też takie inwestycje mógłby zrobić. No i mamy jeszcze jakiś tam, nie wiem, Abris, nie wiem, czy coś z tego zostało po aferze GetBacku. I właśnie dlaczego to jest ważne? Jest wyraźnie w Polsce luka finansowania dla spółek, które nie idą ścieżką VC, czyli ultra szybkiego wzrostu. Po prostu jak nie rośniesz VC, to nagle po prostu nie masz skąd wziąć pieniędzy, a chcesz dalej rosnąć. Masz dalej szybki wzrost, ale to już się nie nadaje na międzynarodowe VC, więc po prostu utykasz tutaj na tym polskim rynku.
I to było zawsze wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, zawsze na to narzekali, szukali nie wiem, finansowania nie wiem, przez giełdę, to zazwyczaj się był słaby. Znaczy, mamy dobre case'y też takiego sposobu finansowania spółki, ale często to były słabe case'y, bo nie wiem, kapitalizacja spadała, pozyskanie finansowania było niemożliwe, ten rynek często jest niepłynny. I co jest jeszcze ciekawe, że te fundusze growth zazwyczaj są relatywnie małe. Te fundusze duże, enterprise investors, to są fundusze duże, kilkaset milionów euro. Później mamy, nie wiem, takie Innovo czy inne, czy ten Borys Musielak ze Smoka ogłosili fundusze jakieś 100 milionów euro, a taki, kurczę, Spire to tam, nie wiem, czy tam nie wiem, 80 czy 100 milionów pozyskał. A teoretycznie te fundusze powinny być większe niż te VC. I tutaj bardzo dobry trend, że są ludzie, którzy dalej pchają ten rynek, właśnie tą środkową część. Także gratuluję Przemkowi Danowskiemu i Robertowi Dietrichowi i życzę powodzenia i sukcesów i wspierania polskich przedsiębiorców. Ja też muszę dodać krótko, że się bardzo cieszę, że jest uzupełnienie tego całego ciągu rozwoju spółki pod kątem finansowania, bo to jest bardzo potrzebne. Zastanawiam się, czy właśnie apetyt jest na to, żeby budować unicorny, czy te bardziej, czy taki bardziej polski model właśnie, tak jak ty, Domek, powiedziałeś, że to nie są spółki, które rosną super szybko, po prostu zwielokrotniają swoje przychody z miesiąca na miesiąc, tylko spółki, które rosną gdzieś tam powoli i stabilnie, bo to jest pewnie taki główny model spółki, którą jesteśmy w stanie wytworzyć, gdzieś tam wyprodukować u nas w Polsce. No i myślę, że na przykład takie spółki typu Software House to są właśnie spółki, które potrzebują takiego finansowania. Jest ich relatywnie dużo i pewnie mogłyby bardzo wzmocnić gdzieś tam swoje szeregi. Software House nie powinien equity potrzebować. Teraz powinno być nie. Decline equity wtedy. To można pokonsolidować i tak, tanio kupić i zrobić ładną konsolidację. No to myślę, że tu jest akurat też jakiś case. Natomiast to nie są zwroty po prostu takie, gdzie zrobi się 100 razy, ale 2-3 razy pieniądze i właśnie zastanawiam się, które to jest strategia inwestycyjna. To jest mała runda. Ja myślę, że to oni do 6 milionów euro, to, no to bym strzelał, że właśnie będą szukali takich spółek, które mają, nie wiem, właśnie są w tej technologii, bo też się wywodzą trochę z tych technologicznych tematów, które rosną właśnie jakieś, nie wiem, 50%, 15% EBITDA, coś takiego, nie? W sensie ciekawe, czy jest dużo takich spółek, ale pewnie bym strzelał w jakiś taki model. No, typowo growth equity, tak? Czyli dostajesz pieniądze na growth, trochę wykupujemy, tam pisali o tym, że secondaries też będą robić, czyli wykupujesz trochę foundera, dajesz mu możliwość exitu małego, może jakichś poprzednich inwestorów takich początkowych. Na pewno fajnie, no jakby wydaje się, że potrzebny jest ten drugi krok. Zastanawiam się, czy to są wystarczająco duże rundy, żeby rzeczywiście mówić, że to jest takie growth equity, no bo to jest... No, zobaczymy. To jest fajnie. Trzymamy kciuki za Roberta i Jaki i, kraj, taki ticket. Spokojnie. Inwestycji. Dobrze, słuchajcie, dzięki wam za dzisiejszy podcast odcinek. Was, drodzy słuchacze, zapraszamy do komentowania, lajkowania i podawania dalej. Subskrybujcie też, żebyśmy wiedzieli, ile osób nas słucha i żebyście dostawali notyfikacje i do następnego. I przypomnij, Al, o wpłacaniu na Powódź. A, no oczywiście. Jak możecie jakoś pomóc, to pomagajcie. Workami z piaskiem lub z pieniędzmi. Dzięki, na razie, cześć. Dzięki, cześć. To właśnie, tam mowa ci.